A ty wiesz, że dzisiaj ten Rysia, to jak tak mówił, to podobny był do tych babek tu od tej zakonnicy. A on ma w sobie jakiś momentami taki rodzaj fanatyzmu. On czasami jest taki zacietrzewiony, tak głupio jakoś, tak bez powodu. Ale on jak zaczął dzisiaj mówić, to mnie się przypomniała sytuacja, przypomniała od zakonnicy, że tam gdzie ty tam gadałaś, to się wszyscy z ciebie śmieją i tutaj u tej zakonnicy te baby to samo gadały. Ja. To więc jak to Rysia powiedział, to mnie te zakonnice jakoś tak się skojarzyły. Te babki, nie tyle zakonnica, ile te babki, ale one te zakonnice podburzają i tak po prostu się cieszą. A zakonnica też, wiesz, pewno w lesie, mając, bo na wiadomo, no po 50 lat, no się tak odsunęła, co ona zrobiła z własnym życiem i dlatego jest taka złośliwa, a się robi coraz bardziej złośliwa, a tylko uznaje tych bezdomnych. Ona nie uznaje bezdomnych, bo ona tu jednego to się pytała i pan jest bezdomny? Ale bezdomny ale jest pan, jakby nie wiedziała, co to jest. Wszystko dosłownie by im oddała. Ona ma swoich takich wyglanych, wiesz, żoneczka pyszna. Ona się dziwi, że ktoś jest bezdomny. Ona jest kapryśna i ona jest głupia, bo ona, jak ktoś ją dobrze podejdzie, to ona wszystko rozdaje. I nie dlatego, że jest bezdomny. Jak ktoś ją oszuka.